kupiliśmy pierwszy firmowy samochód, ale trzeba go trochę podrasować. Dobrze, że nie rozmyślisz szybko. Dobrze. Malujemy furę. Co, zaczynamy od jelenia na masce? Mam bardzo fajny pomysł na płomienie i chciałbym zrobić graffiti. Było ich dwóch. Samochód bajka. 2.2. Diesel, 133 konie mechaniczne. Ubezpieczenie do października, włącznie. Do tego czasu musimy go rozwijać. No dobra, ale jak to w ogóle się stało, że mam jakiś samochód? Dzień dobry panu, ja dzwonię w sprawie tego ogłoszenia na OLX-ie w sprawie Citroena. Słucham. Chciałem zapytać, czy aktualne jest nadal? Aktualne, ja dopiero je wystawiłem. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tego ogłoszenia, w sprawie tej Lancii. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tego ogłoszenia. Dzień dobry panu. Ja dzwonię w sprawie tam ogłoszenia, co masz dom. Tu skrzynka pocztowa numeru. Kupujemy furę za hajs z TikToków. Co? Laczek to będzie taki zdzierany. Szyby to tak przyciemnimy, że po prostu ostreczujemy. Samochód firmowy za 2200. Wjeżdża. Za chwilę Czarek tutaj z panem dokona formalności. Składam na twoje ręce. O, już, już. Weźcie światła, zobaczcie może z tyłu, czy cofanie jest. Są? Są. A gdzie tu jest przeciwwęgielny? Przeciwwęgielny. I my za dwa dni planujemy upierdolić mu dach i zrobić z niego basen, a on sprawdza, czy są światła przeciwwęgielne. Czy to jest normalny człowiek? Dobra widzowie, kupiliśmy brykę. Skórka, elegancko. Pierwsze problemy. Samochód. Wyjechaliśmy z komisu tylko. Pierwszy oficjalny opening samochodu. Hej Mercedes, za szybko. Jaka jest dzisiaj pogoda? Hej Mercedes, znasz mnie? No dobra, dziękuję. Świeci wam z boczku, proszę bardzo. I jeszcze wam świeci stąd nagle, proszę bardzo. W razie gdyby były dwa słońca, no nie? I wam świeciło z dwóch stron. To jest samochód dla burżuazji, bo tym samochodem też można wybrać się w podróż międzygwiezdną, nie ukrywajmy tego. Od buźki zacznę. Nie tak dużo, bo się rozpłynie. No. Tylko Legia. Myślałem takie o tych ogniach, właśnie żeby no szły właśnie stąd. A, tu, tam, tu dalej. Dalej. Ja bym zrobił. Chyba czuję to, że tutaj bym takie pociągnął, żeby one od dołu szły jakby. To ja na bagażniku robię napis skurkowańcy. Delikatnie, żeby mu się nic nie stało, dobra? Dobre. Ale gówno. Nie no. Ale się rozmazało. Elegancki. Bierz ściereczkę i zmazuj to. Zrobiliście ku kogoś. Miało być ku siebie. Dobra, elegancki jeleń. Tu taki fikuśny początek i fikuśny koniec. Boję się. Nie bój się. O k***a, ty nie zmieścisz się. No teraz to jest k***a. Ja jestem właścicielem tego samochodu. O właśnie, to warto powiedzieć. O właśnie. Wczoraj staliśmy przed komisem, nikt nie chciał go wziąć na siebie. Graliśmy 3-4. No Czarek przegrał i dostał samochód od firmy. Ja bym powiedział, tak, że wygrał. Już mi k***a dewastuje. Lampy powinny być oklejone, co? No taki kawałek to chuj. Dobra, designersko jest. Co? Dobra, widzowie, będziemy was update'ować co jakiś czas, bo nie wziąłem statywu. Czarek tam robi promienie, a my w tym czasie zamontujemy nasze dodatki samochodowe. To za małe. Ale już mało brakuje. Ale to jest ten rozmiar. Właśnie chyba jeden do góry musi być, ale naciągniemy. Wygląda to pięknie. Perfekcyjnie. Nawet nie mów, że nie. Zygzak McQueen. A ty co, dalej się męczysz? Powiem ci, że ten nasz pokrowiec chyba uniemożliwia założenie tego. Dobra, chodź to widzowie. Dlaczego mi po samochodzie marzysz? Mam zadzwonić po psiarski? Oj, teraz chcę dzwonić nawet do papieża. Do papieża nie, ale do Rydzyka zadzwoni. Straż pożarna będzie za nami zapalała. Ty, a my? Teraz niespodzianka, jedziemy na safari. No kto by się spodziewał? Na safari jedziemy! Uuu!
blisko Czech jesteśmy. Bliziutko, nasza strzała przyciąga uwagę przechodniów, kierowców i generalnie to myślę, że spowodujemy jakiś wypadek, bo ktoś się zagapi. Być może to ja się zagapię. Nie zdążyłem włączyć kamery. Ale jesteśmy była. W Czechach. Musicie nam uwierzyć, że była na jesteśmy za granicą. Tak, naprawdę wyjechaliśmy z Polski, serio. Patrzę na to, jaka to jest kanapa, jak u babki w salonie. Leżanka, w razie gdyby kogoś zmogło. Krowy! Ej, nie widziałem nigdy tyle krów. Daleko jeszcze? Nie. A teraz? Nie. To chodzi w p***e. Ośle! Halo, halo, czeska ambasada. W Polsce mamy Jerzyka, a my mamy Krecika. Posłuchajcie, parę błędów jest. Nie ma co ukrywać. Co chwila wywala kontrolkę o niskim poziomie płynu chłodzącego, ale jest go pełno, jest go full. Więc on tak się tylko z nami droczy. Szczerze mówiąc, naprawdę bardzo przyjemnie się jedzie tym samochodem. Tak, musimy się teraz po czesku dogadać. A jak jest, proszę, po czesku? Trzy bileciki z samochodem. Kartą, podmowie. Kartą. Jak ty dobrze mówisz po czesku. No stary. Ja jestem w szoku, że on tak potrafi gadać, a on tak. Trzy bileciki, tak z pari, już jedziemy. Złotówki, koruny. A, tu w złotówkę, złotówkę. Biletik na piechotę, a bilet na auto. Dobra. Szlak wam do czynnika skenować jen auto. Auto. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sam się nie zbliżę w samochodzie? W stanie. Nie. Bilety na pierwszą mapę? Mam. Otworzone okna, nie wychodzić. Dzięki. Zamknięte. Będzie otworzone mogę. Nie otwierana. No. Nie otwierana? Nie otwierana okna. Zamyk. Właśnie, tam. Jakieś kaski. Jedziemy dalej. Trzy. Hamuj. Prosto. Szczyt. 104. Prawo, lewi na bok. Co to jest? Co to kurwa jest? Gepardy. Lampardy. Where? Tu, tu. Ale ty wiesz, jedź powoli, a nie ty speedrunujesz, kurwa. Safari. Bo to się już kończy zaraz. Jak się kończy? Zapierdaliśmy tu 10 to, godzin. No dużo nie zostało tam. Jeździcie do safari. Wjeżdżamy do safari. Aha. Tu będą blisko nas. No tu już jest safari. Krokodyl! Krokodyl! Chyba to jest krokodyl! Trzymaj. Nie no, żartowałem. Woda. O, to teraz jest wóz. Patrzcie, aż się pali. Cześć. Musimy mówić cicho. Ponieważ zobaczyliśmy zebry. O, tam zatrzymaj się. Patrzcie. I przejście dla pieszych nagle się znalazł. Normalnie przejście dla pieszych, samo się robi. Samo się manuje. Ej, idzie do nas. Zogi oko, zogi. Nagrywaj. Ej, nie, nie mogę zamknąć. Bez... Zamykaj, zamykaj. Jezu. Jezu. Jaka piękna. Otwieram. Ale... Ale jakie dubska mają takie... Ale to musi biegać. Ale, ja ma da. Ale to chodzi po tej sawannie pewnie. Uważaj, nie zrób jej krzyk. Konia na pasa, pasa na... Ty, uważaj, bo ty na pasy bierzesz. Konia na pasach rozjedziesz, wiesz. I kopną mnie. A co one muszą pomyśleć o tym samochodzie? Bez kit. No tak, o zebra, on, a oni tak. O kur... ale zjeby. Cześć, koniku. To jest Ruda. Hej. 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 Co tu jest? Jaki ma rogi? Ty jest prawdziwy czy sztuczny? Ale ma jajca, ja... Stój, niech odejdzie. Co tu się dzieje? Ja bym ich nie prowokował, bez kitu. Żyrafa k***a na nas idzie. Nie boję się ciebie, ja tu jestem samcem alfa. Ale masz k***a dłuższe. Myślałem, że się przygotowuje do ataku. Ty żyrafę nagrywaj. Co się tutaj dzieje? To jest bajka? Ej, to gdyby... Tu... Jak przecież to nam zaje... Jak ona przejdzie po nas, k***a. On ma nogę. Ja pier... Jaka git... Cicho, cicho, cicho. No nie! Ona zaje... Ona zapierdol... Ej. Ty, mam trąbić? Co jest? Jurassic Park! Co to k***a jest? Byłem pewny, że o***a i nam pół samochodu. Widzowie, co tu się dzieje? Patrzcie, ale ta żyrafa... Nie wiedziałem, że to tak. Gównojady. Ale te mają fajne zarobki. Cześć! Idziemy z tymi face to face robić. Patrzcie, kolejne face to face. No, schodzisz z drogi, bo to ja tu rządzę. Nie. Oj, nie. O nie. Oj nie! Tak nie będziesz do mnie mówił. Co jest? Patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje? Patrzcie, zarysuj mi samochód. Dobra, proszę, zaj... Drugi morągosty, nie zaj... Przyrysuj... Nie, proszę,
proszę. Jak one mają? Ej, te jakie krowy. Dawaj, mały. Zabieramy ją. Jakie małe różki. Tu jaki mały, dopiero się urodził. Na 100% dopiero się urodził. No przed chwilą. No patrz, on jest jeszcze mokry. To jest matka, ona może być f***iona. Patrzcie, jakie małe. Jakie małe. Jezu, jeszcze mokre to no tak, no to dopiero się urodziło. Dobra, jedziemy do Lwów. Dzięki ci, też też. Widzowie, możecie pisać w komentarzach, co zrobić w następnym odcinku z tym samochodem. Mamy parę fajnych pomysłów, ale jak macie jakieś fajne, to piszcie, bo wybierzemy. Jeżdżamy do Lwów. To już nie są żarty. Dobra. Jeżdżamy, naszym Citroen C5. Na terytorium Lwa. O, ile Lwów? To nie jest jeden. A my tu bez klimy w tym wozie. Szkoda, że śpią. To mały Simba. Simba i ta druga, jak ona miała. Duży też se śpi. Wszyscy śpią. No bo u nich jest taka pora, nie? Że oni z rana bardzo polują, w ciągu dnia se śpią, jak jest bardzo gorąco. I w nocy polowanie, potem w ciągu dnia spanie, bo co tu robić na takim upale? To jest serio, jak w Jurassic Parku. Ej, ty się otwierają. O, tu se jakiś osioł łazi. Ośle! To jest serio osioł. No tak. Zwykły osioł. O, dobra. Jak się zagotował? Zagotował nam się samochód, widzę. Pierwsze problemy. Wysoka temperatura silnika, a my w klatce zadowolony. Dzień dobry. Jakiś problem u was? Zagrzał się. Za gorąco. Chwilę musi ten pas. Chwilę musi odpocząć. Dobra. I dałem mu zobaczyć. Jedziemy odstawić na parking samochód, żeby odpoczął. My przejdziemy się po zoo dla pieszych. A może to przez te ognie się tak zagrzał? Może to zagrzał, że możliwe są. Uff, jak skwierczy. Dobry dzień. Dwa razy pilsner i Coca-Cola. Do wody. Na dziecki brukas. Brukas. Brukas? Brukas, na pilsnera. A kubkę, kubek. Ale jak ci brukas? Obcianku. To? Jak wiedziałeś, że chodzi o dowód? No brukas. Ale masz fajne centki. O, patrz. No, pokażę się z dwóch profili. To, że jak się na niego nie patrzy, tak, to on w tył podchodzi. Idźcie gdzieś dalej, ja będę się stał z tyłu. Patrz, krąży wokół ciebie teraz. Podajemy, że się znamy, co? No, weź się tam ten. Tak, coś tutaj, tam ten. Wiesz, trzeba... tutaj to można nawet naszczać. To jest ekstrakt Borygo. Z jankleosi. Stary, tu nic nie było. Myśmy źle spojrzeli. Cała droga. No, czyli elegancka fura, tak? No jest. No tylko, że jest wiadomo, wysłużony. Wyszliśmy z zoo, idziemy dalej niszczyć tę furę. No. Tu mamy content, widzowie. Włączamy właśnie nawiewy ciepłe na nas, żeby on grzał ciepłem. Tak. Nawiewy, otwieramy wszystkie szyby i jedziemy. Tak. Żeby on się nie grzał. Tak trzeba zrobić, no tylko on się zagrzał znowu na maksa. Jak odpali. Dziurawy mamy zbiornik płynu chłodniczego. No przejeżdżamy, to trzeba załatać, bo nie dojedziemy. Czerek się tak podjarał, że ten samochód odpalił, że wyjechał GDB z nas i nas zostawił. On nas nie wziął z jakiegoś powodu i idziemy z buta. My teraz dmuchamy z buta. Poczekaj. Z trójkątem. Ujebali mi koleso. Gdzie mam moje koleso? Dajcie mi koleso! Strażacy są? No straż przyjechała, ale nie gasi. Przyjechała straż. Dobrze. Ale nie gasi. No to tak jest i tu. Samochód jest, ale nie pali. No ktoś podpali, ja nie wiem kto. Przygoda, słuchajcie. Nowy film. Rozjebał nam się samochód, więc wracamy z Czech do Warszawy. Z buta. Bez niczego. Mam taki sześciopak, szmatę i f***y silver tape'a. Taki zestaw naprawcie. My wrócimy chyba jutro z nad ranem. No ale to jest, wiesz, samochód 2000 złotych polskich. Liczyłem się, że może taka se złatym jest. Ale był za, właśnie był za dobry początek tego wszystkiego. Tak, tak. Trochę mnie coś sknocił, jak jechał. Na bank. I co on tam patrzy? On daje się ma. Te auto jest poruchane, panie. To jest taki popularny Czech. Peter Majsterkowicz. Chyba tak nie powinno wyglądać, co? Aha, gorąco. 4 km może byśmy i dojechali do następnej stacji. Pomocy! Pomocy! Cofaj go pod drogę, niech widzą. Jest niezła lipa. Dobra, prr! Możemy też kupić f*** wody
i co pół kilometra dolewać tam do pełna wody i lecieć. Podjęliśmy próbę jazdy na stację bez tego. Kwiszczy to k***a pierdzi. Ale jedzie, nadal jedzie ten samochód i nadal odpala od strzała. Silver tape'y, kluczyki jakieś. Ale... I robimy to, zrobimy to, serio, zrobimy to. Szczerze, teraz liczy tylko to, żebyśmy dojechali do polskiej granicy. Uszczelka chyba. To że... uszczelka, ona nic nie uszczelnia. No dobra, ale to znaczy, że... Ty, uszczelka przestała uszczelkować. Wyglądasz jak mechanik z Need for Speed'a. Nie? Los Santos Customs. No. O! Co to? Schowek nasz, no. Widzowie, ten samochód przejechał 500 km bez płynu chłodniczego. O czym to świadczy? To jest niesamowity wóz. Ale on od początku krzyczał, że nie mamy, tak, tak. Nie ma, nie działa, ten czyż był pełny. Czujka jest z***na, to Francuz to elektryki tam najpali. Pójdziesz po coś tę stację do picia? Bo ja bym tam poszedł, to już będą 4 razy i te pani na mnie dziwnie patrzy. Powiedz jej tak, Ruda. O ty, mały, nie? Zamknij małpę. Ruda. O, zamknij małpę! Ale ja pani nie znam. Tak, to śpiewaj! Jedziemy. Majster mówi, że pojedzie. Gwarancję jaką dajesz? 35% ty... że do Polski. To i tak dużo. Zowie dymi nam się spod machy. Czeka nas długa podróż. Dobra, no co? Ujeb mi koleso. Mówiłem, 35% że do granicy. Plan był taki, żeby w następnym odcinku jak to wygląda. Zrobić z niego Marka Maruchę. Ale on się bardzo stara, tylko nie może. Więc jeśli dojedziemy bez lawety do domu, to robimy z niego McQueeniego, a nie Maruchę. No. Co wy na to? No. Jestem na tak. Jeśli nie dojedzie, jesteś Maruchą c***em jebanym. Jeśli dojedziesz, jesteś McQueenie. Staraj się, Garbi. Dym na spod machy. Jeleń na masę. I my, k***a, jeźdźcy apokalipsy. Widzimy się, jak się uda, albo się nie uda. Widzowie, samochód już wypił 10 litrów wody, bo nie mamy płynu chłodniczego. Podchodziliśmy do jakiegoś chłopa, on... Coś tam ten. Burkał po hiszpańsku, a my jesteśmy w Czechach, ja do niego dzień dobry, Czarek, hello, on ciao. I się dogadaliśmy. Chcemy dojechać chociaż pod granicę, bo tam jest stacja pierwsza. Na stacji już sobie kupimy płyn chłodniczy. Ale to jest systemu, ale to on tak... Ale to zaraz też ten drugi. Tak, tak. Tak. Na 10 jebanych razy wracamy 20 km. Mamy tyle do stacji. Odcinek numer 3, lanie wody. Jak na maturze. Walczymy w tym momencie już dosłownie o każdy metr, o każdą sekundę. Zaraz się wyłączy samochód. Patrzcie, czy jest jakiś sklep. Od razu baniak 5-litrowy. Sklep. Otwarty, dawaj. Dobra, mamy to. Gaś go. Ile nam zostało? Stało nam 4,5 km do stacji. 3,7 km. Zaraz mijamy granicę. Polska! Jesteśmy! Jest, dobra. Czechy są zaczarowaną krainą. Tylko przekroczyliśmy granicę Polski, samochód jedzie, nie wywala żadnego błędu, nie zatrzymuje się, jedzie na wodzie destylowanej, pomimo, że na granicy, na stacji kupiliśmy 10 litrów płynu chłodniczego za 120 zł. A gaz co 5 minut. Co 5 minut? A teraz odpalił? Jak odpalił, tak jak odpalił, tak jedzie. On nawet komunikatu nie wyświetla, nic. Jechaliśmy sobie. No dałem mu trochę w kichę, nie będę ukrywać. Zapalił się katalizator, jakiś błąd. No to od razu check engine wyskoczył. Prawie już stawaliśmy, to zaświeciło się jeszcze, że oleju nie ma. Także jest olej. 3.00. Ej, dostosowuje się do warunków pracy silnika podał ten olej. To on będzie skakał. Piotrek leje drugą banię. O co tu chodzi? My drugie tyle, co od niego zapłaciliśmy, to na płyny wypi***. Słuchajcie, moi mili. Sytuacja jest nieciekawa. Ten to jest samochód za 2000. Przejechał dzisiaj 1000 km, ale rozjechał się 50 km od domu. No tak. Stoimy pod kościołem w... gdzie to jest? Bełchów. W Bełchowie, kurde. Pod Skierniewicami. I czekamy na jakąś taksówkę. I będziemy w nocy tu któregoś dnia przyjeżdżać i transportować to jakoś pod Laweciarz pod za chatę. 5 km transportu wziął z k***y syn 1200 zł. Ci w***esz, mato. Jest piąta. Od czwartej ten samochód jest na chodzie. Tam przyjechał taksówkarz. I rozjechał się k***a 5 metrów pod domem.